Głos ma pan poseł Marek Poznański, ruch Palikota. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. 24 listopada miałem zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu 25-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chrubieszowskiej. W 1987 roku ten zespół założyła pani Grażyna Temporowicz, a przez zespół, że tak powiem, przewinęło się ponad 1500 młodych ludzi. Z racji, iż jestem zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej do spraw młodzieży, kwestia kształtowania kultury młodych Polaków jest dla mnie bardzo ważna. Niewątpliwie zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chrubieszowskiej jest ambasadorem polskiej przebogatej kultury, z racji, iż zespół występował w 21 krajach na całym świecie, w wielu krajach europejskich, w Ameryce Południowej. Można powiedzieć, że jest wizytówką i żywą reklamą kultury naszego kraju. Zespół występuje, przedstawia kulturę polską w strojach ludowych z różnych regionów Polski. Przedstawia różne tańce, dawne tańce, które obrazują bardzo ciekawą, interesującą i zawiłą, przebogatą kulturę naszego kraju. Ktoś mądry stwierdził kiedyś, iż taniec jest jedną z najdoskonalszych form kontaktu z nieskończoną inteligencją. Niewątpliwie uczestniczenie młodzieży w różnym wieku w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Chrubieszowskiej i wielu innych, jakie działają w naszym kraju, sprawia, iż młodzież jest otwarta, ma głębsze poczucie tożsamości narodowej i niewątpliwie poznaje wiele kultur poza granicami naszego kraju, wtedy kiedy zarazem reklamuje i w dobrym świetle prezentuje nasz kraj. Otwiera się na inne myślenie, co sprawia, że rozwój naszego kraju niewątpliwie postępuje i możemy być pewni lepszej przyszłości. Z tego miejsca chciałbym podziękować pani Grażynie Temporowicz, młodzieży chrubieszowskiej, która przez te 25 lat uczestniczyła w tworzeniu tego dzieła Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chrubieszowskiej, a zarazem ich rodzicom, którzy zdecydowali się posłać nam swoje pociechy, poświęcać swój czas i zmieniać zarazem nasz kraj poprzez ich uczestniczenie w dziele tańca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz głos ma pan poseł Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość.